Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Raczej byłam pewna swojej kobyły, aczkolwiek, tak jak pan mówi, Zinedine nam postraszyła. I jazda, jazda najlepsza klasa przystała, ważna. Gdyby nie to jeszcze przyspieszała. To przyjechały dobre czeskie kobyły, ale nasze konie, które są już kupowane za dużo lepsze pieniądze i że tak powiem, przebierane na tych aukcjach, nie mamy się czego wstydzić. Myślę, że za 2-3 lata można się pokusić o jakiś start gdzieś w Niemczech, listet, spróbować gdzieś wygrać i to już jakiś mały kroczek naprzód. Tu się spotkały konie, które akurat właśnie posiadały bardzo dużo szybkości. Zawsze w wyścigach był jakoś dotychczas wychodziło tak, że te ostatnie metry były najszybsze. Dzisiaj właśnie akurat medycyną tutaj jockey pojechał bardzo mądrze, równo. Akurat też dla siebie, ponieważ jego koń też właśnie potrzebował takiego tempa. No i wyszło jak wyszło. Te szybkie konie po prostu już nie miały takiej prędkości na końcach po mocnym wyścigu. Tutaj bardzo dobrze wszystko się rozwinęło. Naprawdę jest na wysokim poziomie tutaj bieżnia. Jak widać, ludzi jest bardzo dużo, ponieważ no, ciężko nawet policzyć i sięgnąć wszystkim wzrokiem. Tutaj no, warto, no, bardzo dobrze, że rozgrywają się też takie duże wyścigi, ponieważ są tylko dwa tory w Polsce, takie profesjonalne, na których naprawdę jest wysoki poziom. No i można się tylko cieszyć, że podzielili, że są wyścigi dużej rangi we Wrocławiu i w Warszawie, nie tylko w Warszawie. Szczepan jeździ na niej od początku. Na zielonej herbatce, więc znają bardzo dobrze. Duet znakomity, nieprzypadkowo zresztą pozostałe nasze konie też są w treningu Adama. Będzie więcej sukcesów na pewno. Ja nie jestem tu pierwszy raz, aczkolwiek po dość długiej przerwie tor się rozwija i to no, ukłony nowym organizatorom i poziom organizacji i konie, które zostały zapisane do wyścigu. Wszystko 100%, naprawdę świetnie. Zielona herbatka była jednym z dwóch faworytów naszej polskiej obsady. Ona bardzo krótko przegrywała z Grigsfir do tej pory, bardzo krótko przegrała w derby, a do tego Adam Wyżyk jest już wytrawnym trenerem, który bardzo potrafi przygotować konia do gonitwy. Ja byłem przekonany, że ona będzie tutaj walczyć o zwycięstwo, ponieważ miała w siodle Szczepana Mazura. Szczepan Mazur zna ten tor, tutaj zaczynał, tutaj się nauczył jeździć, tutaj zdobywał pierwsze szlify. A jeździ obecnie jak natchniony, więc no, to jest tak zawsze. Jeździec dodaje, jak to mówią, pół długości bądź więcej. Słońce jest dzisiaj duże. No mnie wkrzyczało, no. Gratulacje. Chcieliśmy powtórzyć taktykę z zeszłego roku z Wielkiej Wrocławskiej, gdzie ona też była z tyłu prowadzona. Dopiero na tej ostatniej przekątnej się przekładała. No i zadziałało to drugi raz. Zobaczymy, jak będzie dalej. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl